generalnie uważam, że to najlepsza walka taka w kobiecym free fightcie, jeśli chodzi o zasięgi też, jaką można stworzyć na ten moment. No bo kto inny z fejmu miałby walczyć? Jakie tam są osoby zasięgowe? No, czy tam są jakieś inne? Okej, żyjemy w dobie internetu, lajków, followersów. Czy w fejmie są jakieś kobiety, które mają milion obserwujących? Nie, jestem ja. Czy w... No nie, to jest jedyna możliwa taka opcja połączenia mnie i Lexi. Wydaje mi się, że Lexi zgodziła się tylko raczej dlatego, dla zasięgu też, dlatego, żeby mówili dla o tej walce. Cześć, Aleksandra Fedorczak, Goniec Sporta, wraz ze mną Marta Linkiewicz, witaj. Cześć. Ogłoszona zostałaś dzisiaj, widziałam na Instastory, że pisałaś o tym, żeby oglądać Cloud MMA. Wszyscy, którzy oglądają twoje story, na pewno widzieli i kibicują. Tak, to prawda, ale wiesz co, nie do końca byłam pewna, czy to jednak Lexi mnie wyzwie do walki, czy jednak to będzie Gocha, bo słyszałam, że Gocha chciała się ze mną bić, naprawdę. Tak? Tak. Liczyłam na to jednak, że będzie to Gosia, no niestety jest to Lexi. Patrzę na to, co ogłoszono w Cloud, bo nie widziałam ogłoszenia samego, ale widzę post. Lexi versus Linky Master. Mówię, co tu się stało w ogóle? Przecież Lexi no nie ma takiego doświadczenia jak ty w sportach walki. Nie ma takiego doświadczenia, to prawda, ale ma 3 wygrane z rzędu, ja mam 2 przegrane z rzędu, so why not? Dobra, Marta. Słuchaj, to jest... To nie była moja propozycja, to nie wyszło ode mnie. Ja w ogóle nie myślałam o takiej walce. I nie mogłam jej odrzucić, bo wiem, że laski chcą się bić z Lexi, bo jest zasięgową influencerką. Nie mogłam odmówić, no nie mogłam odmówić, no jest to freak fight. Poleje się krew, no ludzie chcą oglądać takie rzeczy, więc... Ale myślisz, że Lexi ma z tobą jakieś szanse? Śledziłaś w ogóle jakieś jej walki poprzednie? A tak, oglądałam. Poczekaj, czy Lexi ma ze mną jakiekolwiek szanse? No na pewno nie jest bez szans, no. Daje sobie 90%, jej daje 10%. Tak. A z Gochą Magical byś wyszła, jakby właśnie zaproponowali tak, ci taką... wyszłabym z Gosią, za darmo bym z nią wyszła. Prawda? Te pieniądze nie są ważne. Liczy się to uczucie, które przeżywasz, będąc właśnie w tej klatce, a walcząc z takimi zawodnikami z wyższej półki, właśnie typu Gosia Magical, no to jest coś i zrobiłabym to za darmo. Kiedy ty wiesz o tej walce? Od 3 dni, 4 dni. Okej, okay. I od razu bez żadnego wahania się zgodziłaś? Powiedziałam, że jeśli Lexi chce się ze mną bić, to zróbmy to. Nie wypuściłabym jej z rąk. Jeśli ona chciała się ze mną bić, ja wiem o tym, że dziewczyny ją wyzywają do walk. Chcą się z nią bić, bo jest zasięgowa. Nie sądziłam, że ja się będę kiedykolwiek z nią biła. Jeśli ona chce się bić ze mną, bijmy się. A ty z fejmem masz jeszcze jakiekolwiek relacje, czy już to się ucięło? Oczywiście, że mamy relacje. Ja im obiecałam jedną walkę w zamian za tą walkę. A, okej. Okay. Czyli na fejmie też cię zresztą zobaczymy. Wydaje mi się, że jestem pupilkiem fejmem, a jestem prekursorem kobiecego freak fightu, więc... Yeah, fame to mój my home is fame. Czyli yeah. Do Cloudu tylko po prostu tutaj przyszłam, wypożyczenie. Przyszłam tylko dolić pani Włodarz i wracam do siebie. To jest tytuł. No tak, no. Słuchaj, dobra, ale wiesz, co mnie jeszcze zastanawia, to dlaczego Lexi się zgodziła na walkę z tobą? No bo ty mówisz, dlaczego zgodziłaś się na walkę z nią, ale to mnie ciekawi, że ona zgodziła się na walkę z tobą, bo jesteś z dwóch różnych światów. Wydaje mi się, że chodzi też o zasięgi. Generalnie uważam, że to najlepsza walka taka w kobiecym freak fightcie, jeśli chodzi o zasięgi też, jaką można stworzyć na ten moment. No bo kto inny z fejmu miałby walczyć? Jakie tam są osoby zasięgowe? No, czy tam są jakieś inne... Okej, żyjemy w dobie internetu, lajków, followersów. Czy w fejmie są jakieś kobiety, które mają milion obserwujących? Nie, jestem ja. Czy w... No nie, to jest jedyna możliwa taka opcja połączenia mnie i Lexi. Wydaje mi się, że Lexi zgodziła się tylko raczej dlatego, dla zasięgu też, dlatego, żeby mówili dla o tej sławy. Walce. Nie wiem, w sumie czemu się zgodziła. No, z kim ona ma się teraz bić? Nie weźmie sobie kolejnej influencerki do obicia, tak? Bo znowu będą jej zarzucać, że bierze sobie łatwiejsze przeciwniczki. Kurde, no ona też musi dostać kiedyś w dziurę. Więc, no cóż.
Tak jak powiedziałam, ona ma 3 wygrane z rzędu pod rząd, ja mam 2 przegrane z rzędu. Ona nie wygrała na początku... przegrała pierwszą walkę i wygrała potem wszystkie swoje kolejne. No więc jedną ma przegraną, nie? Ma, no. I co, będzie druga? No będzie, no. Marta, powiedz mi jeszcze, na jaką walkę ty dzisiaj czekasz? Czy w ogóle interesujesz się tymi walkami dzisiaj? Najbardziej czekałam na kobiecą walkę. Kobiece walki zawsze... Czekałaś na Krzysia, który miał walczyć na tej gali. Nie. Artur, czy tutaj nie przerywaj. Nie. Czy on miał walczyć na tej gali? A mi się wydaje, że będzie ze mną walczył na gali. Będzie, to właśnie, to będzie dobre, nie? Kiedy szatni, to a to ja jeszcze nie wiem, bo to nie jest potwierdzone, ja nic nie wiem. Najbardziej nie mówimy o niepotwierdzonym. Zawsze czekam na kobiece walki. Jak oceniasz właśnie walkę Marianny i Moniki? Fajne są kobiece walki, tam najwięcej się dzieje. Może dlatego, że jestem kobietą, mnie to najbardziej interesuje. Co tam wyglądało? Marysia jest dużo bardziej żwawa, młodsza, a pani Monika, no kurde, widać, że już tam siły nie miała zbytnio po pierwszej rundzie. Kabanę ma obitą. No co? No ale dała radę przez 3 rundy. Kibicowałam Monice, tak? Bo ją znam, bo ją lubię. Pani Marysi nie znam, więc nie wypowiem się. Kibicowałam pani Monice. No ale wygrała Marianna. No i tak jak mówisz, dała niezły pokaz. Natomiast też nie można odmówić Monice, bo ona szła jak czołg po prostu na tą Mariannę. Starała się. Dobra, a jeżeli chodzi o main event dzisiejszy? Main event? Tak, Hajto i Wawrzyniak. Nie wiem, czy oglądałaś, czy... Tak, oglądałam. Pan Hajto wygląda trochę jak mój najebany stary, który jakby, wiesz, mój ojciec się bardzo wyrywa do... patrzyłam na niego i po prostu widziałam mojego ojca, który gdzieś tam chce się bić. Nie wiem, ciężko mi to ocenić. No, starszy pan, który po prostu bije się pod sklepem, jak dla mnie. A ja wiem, że on włożył dużo, jakby, wiesz, serca pewnie w przygotowania. Nie chcę tutaj się z niego śmiać, broń Boże, ale... Pocisnęłaś mu. Kurde. Bo ja najpierw mówię, potem myślę. No dobra, zakończmy już. Dobra, a Nathan Marcon z Denisem, którym się ma zawalczyć? Nie oglądałam tego, nie interesuje mnie ta walka w ogóle. A Nathan teraz widziałaś, co on odwala, jakie kreacje? Nie oglądałam tego, za dużo się dzieje z tym Nathanem. Już nie oglądam, naprawdę. Widzieliśmy twoją, byłaś ostatnio na takiej fali przemiany twojej, nie? Na taką spokojną Martę, no. Tak? No, w ostatnim czasie mi się tak wydaje przynajmniej. Że byłam spokojna. Tak. No a teraz czego możemy się spodziewać? Też mi się wydaje, że byłam spokojna. Może potrzebowałam się wyciszyć. Widzisz, kurwa, bo ja chciałam odpocząć, ale skurwysyny nie dały mi odpocząć. Naprawdę. Każdy czasem potrzebuje się wyciszyć, kurwa. Ja potrzebowałam się po prostu wyciszyć, kurwa. I ludzie nie dali mi się wyciszyć, więc nie wyciszyłam się. I teraz co? Się widzimy Martę, jeszcze bardziej. Będziemy widzieć Martę, która będzie rozwalała system. Nie wiem, zobaczymy. Co przyniesie los? Nie wiem. Urwa, słuchaj, nie wiem. Czekamy na to. Widzowie, piszcie, czy też czekacie. Dziękuję ci bardzo, Marta. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.